Hejka wszystkim, ja jestem Kinga i dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami. Ja ulubieńców robię bardzo rzadko i postanowiłam, że dzisiaj Wam pokażę tych ulubieńców, bo być może je lubicie, nie wiem, piszcie mi w komentarzach. Możecie mi również pisać inne propozycje na filmiki. Zaczynamy ulubieńców. Zacznę może od korektora z Vibo. On wygląda tak. Jest to taka jakby paleta, takie cztery w jednym. Ma tutaj, zaraz Wam przeczytam, kolor różowy, maskuje sińce pod oczami, kolor zielony, kamufluje popękane naczynka. Powiedziałabym, że to jest taki morski, ale ja jestem kobietą, więc może to otworzył jakiś facet. Ale to jest morski. Kolor jasny beż, którego mam najmniej, maskuje wypryski i kolor ciemny beż modeluje kształt twarzy. Powiem Wam, że ja ten używałam pod oczy tylko tego, ale on był troszkę za jasny, stwierdziłam tak, że jest za jasny i zaczęłam łączyć go z tym. I ten z tym po prostu maskuje wszystko. Następna rzecz to jest paleta z cieniami z Vibo. Mogliście tą paletę widzieć w moim filmiku, co dostałam na urodziny. Link będzie w opisie i właśnie do tego filmiku. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za tak dużo wyświetleń przy tym filmiku, tak dużo łapek w górę. Jestem po prostu w szoku, w mega szoku, jak te subskrypcje mi lecą, jak w ogóle chcecie mnie oglądać, choć nie wstawiam tych filmików jakoś regularnie, to naprawdę te suby lecą i lecą i lecą. I komentarze. Ale przechodzimy do tej palety. Jest to z Vibo, jak już mówiłam. Go Nude. Z tej paletki chciałabym bardzo polecić ten. On się nazywa Pastel. I mam go właśnie teraz na powiekach. I również nakładałam go w moim poprzednim filmiku. My Spring Makeup chyba. Tak, on się tak nazywał. I proszę go sobie obejrzeć, jak go nakładam, jeśli Was to interesuje. Przechodzimy do kolejnego ulubieńca. Kolejnym ulubieńcem jest masło do ciała z Bielandy, kakao plus orzech laskowy, odżywienie na słodko, 100% rozkoszy, 0% kalorii. Jak widzicie, jego jest bardzo dużo, ja już go mam, już nawet nie wiem ile, ale bardzo długo i tyle mi zostało. Ma piękny zapach, naprawdę piękny, dobrze nawilża, jest bardzo wydajny, jest fajny, nie czuję spaliłam. I już niekosmetycznym ulubieńcem jest to torebka, którą też widzieliście w filmiku, tylko że w filmiku Get Ready With Me. I tak, ona jest z mango, ma tutaj takie, właśnie to mi się najbardziej w niej podoba, ma takie długie frędzelki. I tutaj też. Jest ona niby mała, a zmieści naprawdę wszystko, co potrzeba. Naprawdę, jak chcę coś wziąć, to mi się wszystko mieści. Jest naprawdę pojemna, jest jakiś śmieci jak zwykle. Przy okazji Wam mogę pokazać, co to ma. O Jezu, kolejny śmieć. Jezu, ja to jestem taka sypiara. Szczotka. Taka. Ojej, bardzo Wam też polecam tą szczotkę. Jest to taka szczotka, którą możecie ją naprawdę wszędzie zabrać. Ma tu też tutaj lusterko. Nie musicie tej brać takiej wielkiej szczoty. O. Tak się o ją wyciska jakby. I szczotka jest. O, iOS i gumka do włosów. Taki mały przerywnik. Zdecydowanie jest słusznie w moich ulubieńcach. Teraz będzie kategoria muzyczna i pierwszym takim ulubieńcem muzycznym jest piosenka Iggy Azalea, Team. Drugą piosenką, również taką energiczną, jest Williama, Boys and Girls z Pia Mia. Tak to się czyta, chyba. Wait a second, wait a minute, take it to the next level. Hey! Turn up the bass, turn up the treble. Oh! Party like
Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał i Was nie zanudziłam, że produkty były ciekawe. Ten filmik był ciekawy, Wam się spodobał. Jeśli tak, łapka w górę, ała. Sub, komentarz, jeśli macie jakieś do mnie pytania, ponieważ ja mogę nagrać dla Was Q&A drugi, bo już jeden jest na moim kanale. Zapraszam do oglądania i życzę Wam miłego czerwca. Cały czas się patrzę tutaj. O, tu jest obiektyw.